Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, kończy dziś 75 lat. Według prawa kanonicznego osiągnął wiek emerytalny. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa z pełnionej godności metropolity już w ubiegłym roku i to on podejmie decyzję o następcy, wybierając jednego z trzech przedstawionych mu kandydatów. Arcybiskup Józef Michalik o przejściu na emeryturę poinformował już w ubiegłym roku w liście do wiernych. Napisał wówczas: dzięki łasce Bożej dożyłem wieku emerytalnego i zbliża się zakończenie mojej posługi biskupa diecezjalnego. Ponowiłem w tych dniach prośbę do papieża Franciszka, aby zechciał nie przedłużać czasu mego odejścia z tej odpowiedzialnej misji, która potrzebuje nowego człowieka. Arcybiskup Józef Michalik pochodzi z Zambrowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku w Łomży, a metropolitą przemyskim decyzją papieża Jana Pawła II został 17 kwietnia 1993 roku. Jest doktorem teologii dogmatycznej i autorem kilkunastu publikacji. W 2004 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Był też członkiem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Jest honorowym obywatelem czterech miast i doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.